100 km Nordic Walking na stulecie odzyskania niepodległości. Nordic Walking to sport, który z roku na rok jest coraz popularniejszy. W zawodach zorganizowanych przez Polską Federację Nordic Walking wystartowali studenci AWF-IS, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni, a także uczniowie szkół podstawowych z ich nauczycielami. Panie prezesie, Polska Nordic Walking światem stoi. Przyjeżdżają ludzie z całej Europy, z całego świata do nas. Teraz w Polsce został uruchomiony projekt Nordic Walking na receptę. Skąd ten pomysł? Ten pomysł się urodził ze współpracy z profesorem Raczakiem, wybitnym kardiologiem, z którym wspólnie stworzyliśmy najpierw pewną koncepcję pod wywołanie zespołu do spraw Nordic Walking w Sejmie. I to jest fenomen na skalę świata. Jest to pierwszy parlamentarny zespół, który zajmuje się Nordic Walking. Jak pani redaktor zauważyła, dyscyplina dzięki temu została w niezwykły sposób afirmowana. To za sprawą profesora, o niej dowiedzieli się politycy, a co za tym idą rządzący, którzy wsparli ten projekt niebywałą kwotą 1 000 000 złotych na Nordic Walking na receptę. I otóż od wczoraj w 100 miejscowościach Polski odbywają się, finansowane przez rząd polski, zajęcia z zakresu Nordic Walking dla wszystkich, którzy chcą. Bezpłatne zajęcia. To naprawdę bardzo dobry sport do tego, żeby się wzajemnie integrować, rozmawiać, nie tylko przy użyciu telefonów komórkowych, co dzisiaj stanowi naszą plagę i to w każdym miejscu. Również jest to sport bardzo rodzinny, więc każdy w każdym wieku, ten maluch z przedszkola, ten uczeń szkoły podstawowej czy już nastolatek, przecież może wziąć kijki do ręki i zamiast iść tak po prostu może wziąć kijki i chodzić zgodnie z techniką dla swojego zdrowia. Ja po pierwsze uważam, że jeżeli chcecie żyć 5 albo 10 lat dłużej, to musicie być aktywni fizycznie. Jeżeli chcecie być aktywni fizycznie, to musicie wybrać taką aktywność, która jest dla was do zniesienia. Jeżeli ktoś prowadzi siedzący tryb życia, to powinien zaczynać od aktywności nie za dramatycznie, jak po prostu silnej, tylko od łagodnej. Nordic Walking można od bardzo łagodnego sportu do bardzo intensywnego stosować, dlatego uważam, że jest to forma przyjemna. Jak się nauczy chodzić z kijkami, to wraca i czuje się taki przyjemnie zmęczony i czuje to, że to działa bardzo prozdrowotnie. Także to można przeżyć z przyjemnością czas, w towarzystwie znajomych albo rodziny i można wydłużyć sobie życie. Większych zachęty nie ma. Ja z moimi dziećmi, one były do podstawówki chodziliśmy z kijkami i po prostu traktowały to jako rodzaj wyścigów troszeczkę. Także moim zdaniem trzeba uczyć techniki, bo to nie jest bardzo skomplikowane, ale jednak paru rzeczy trzeba się nauczyć. Trzeba najpierw nauczyć się troszeczkę, jaką rozgrzewkę się należy przeprowadzić, rozciągania mięśni, potem, żeby stopniowo zacząć chodzić z tymi kijkami. I myślę, że jak dzieci się na przykład w szkołach zacznie po prostu uczyć tego i poćwiczył to troszeczkę, to potem dużo łatwiej będzie do tego wrócić w odpowiednim czasie, czy nawet od tego młodego wieku rozpoczynać po prostu taką aktywność. Może być przecież chłopak z dziewczyną, może pójść sobie na Nordic Walking na przykład, bardzo przyjemnie będzie. Będzie i romantycznie, i jednocześnie sportowo. Wrażenie wspaniałe. Impreza pierwsza klasa, jak zwykle i organizacyjnie, i merytorycznie, wszystko na najwyższym poziomie. Czy można coś zmienić? Nie wiem, może więcej uśmiechu jeszcze, może więcej rywalizacji? Na razie uważam, że jest wszystko okej. Pierwszy raz dziś na kijkach? Tak, pierwszy raz się zdecydowałam. Łatwe, trudne to? Trochę skomplikowane, ale dałam radę. Ile kółek dzisiaj? 5. Plan wyrobiony. Czy trasa była łatwa, trudna? Trasa była bardzo fajna. Powiem szczerze, że w niektórych miejscach nawet na terenie AWF-u nie byłam, więc dobrze było zwiedzić AWF, więc generalnie bardzo sympatycznie. Pogoda przede wszystkim świetna.